Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj opowiemy o tym, co nowego w najnowszej wersji FOMOC Manage 5.11. Jest trochę tych zmian, jest trochę usprawnień, więc na pewno Michał będzie miał o czym opowiadać. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna, to przedstawiam Michał Kacprzak, szef naszego działu pre-sales. Myślę, że większość z Państwa miała już okazję się zapoznać, więc właśnie Dobry, dzień dobry. Michał dzisiaj nam opowie o tym, co nowego. Pytania mogą Państwo zadawać w trakcie na czacie, ale odpowiemy na wszystkie pytania na końcu, więc proszę zadawać na bieżąco, ale żeby nie było wątpliwości, odpowiemy na wszystkie zbiorczo na końcu. Webinar jest nagrywany, więc będzie później dostępny na naszych kanałach social media, na naszym YouTubie. No i to chyba wszystko z mojej strony, więc Michał, oddaję Tobie głos. Dziękuję. Witam wszystkich jeszcze raz. Dzień dobry. Tak, wyjątkowo tak się złożyło, że zastępuję naszego głównego prezentera na webinarów, Tomasza Szelemkę. Kolega zasłużył na urlop, także udało się trochę odpocząć, zebrać siły. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, po co się zebraliśmy. Dzisiaj będziemy mówić o zmianach, które wprowadziliśmy w FAMOC Manage 5.11. Między innymi są to zmiany w szablonach wiadomości, które są wysyłane do pracowników, wiadomości, w których jest instrukcja, jak dodać ich urządzenie do systemu FAMOC. Powiemy też o usprawnieniach w integracji z Google Zero Touch, o usprawnieniach generalnie w rejestracji urządzeń. Dodaliśmy również opcję ponownego uruchomienia urządzeń zdalnie, podobnie jak jest ułatwione uruchomienie zdalnego dostępu, czyli takiego zdalnego pulpitu. Dodaliśmy również taki podgląd konfiguracji, parametrów, które są wysyłane na urządzenia w konfiguracjach. No i to jest taki mały zalążek, który zwiastuje duże zmiany, o których zaraz będę mówił. Dodaliśmy również spore usprawnienia, jeśli chodzi o raporty. Troszkę więcej zbieramy informacji z urządzeń. I jeszcze kilka drobnych usprawnień, o których zaraz powiem. Dobra, to lecimy w takim razie. Ta pierwsza rzecz, czyli trochę usprawniliśmy tę wiadomość mailową, którą można wysłać do waszych pracowników, po to, aby łatwiej dodawało im się urządzenia. Na chwilę obecną wygląda to tak, że z zakładki użytkownicy, tam jest taka akcja, ona tam jest od zawsze, jest taka akcja przypisz urządzenie. Dzięki temu tworzy się rekord w zakładce urządzenia i jest wysyłany mail do tego użytkownika. Oczywiście ten mail musi być wprowadzony w szczegółach użytkownika. Ten element jest spełniony, pracownik otrzymuje maila na swój firmowy adres, gdzie ma krótką instrukcję i kod QR, który może zeskanować swoim telefonem. Na chwilę obecną w FAMOC 5.11 ten kod QR może być użyty po to, aby dodać urządzenie w trybie BYOD, czyli w tym takim, powiedzmy, gdzie dodajemy prywatne telefony użytkowników, chociaż to często jest tylko z nazwy prywatne telefony użytkowników, oraz w trybie tym tak zwanym legacy jeszcze administrator urządzenia. W przyszłych wersjach FAMOC-a będziemy rozszerzać ten szablon wiadomości mailowej. Będzie dodany kod QR dla urządzeń, żeby dodać je w tym trybie pełni zarządzanym, czyli w trybie device owner. Idąc tropem jeszcze takim związanym z zarządzaniem urządzeniami, dodaliśmy, to nie jest nowość generalnie, jeśli chodzi o FAMOC-a, ponieważ już od wielu lat zdalne ponowne uruchomienie urządzenia jest w FAMOC-u dostępne od wielu lat. Później dodaliśmy taki tak zwany restart dla urządzeń z iOS, iPadOS czy nawet macOS.
A teraz dodaliśmy dla wszystkich urządzeń Androida 8 w górę, które są w pełni zarządzane, czyli są w tak zwanym trybie device owner. I to jest o tyle upraszcza, ułatwia pracę z tymi urządzeniami, które są w terenie, są w salonach, gdzie ten dostęp do urządzeń jest ograniczony. Nie ma takiego technicznego opiekuna, a to pozwala na przeładowanie systemu, na przeładowanie aplikacji, które mają działać właśnie w trybie takim salonowym, nazwijmy to kioskowym na przykład. I to jest taki, no, o tyle fajne, użyteczne, że no, usprawnia te prace, interakcje z urządzeniem. Jeśli chodzi o usprawnianie pracy i interakcji z urządzeniem, to w ostatnich wersjach Famoka dodaliśmy dedykowane polityki dla urządzeń w pełni zarządzanych, dla urządzeń, które mają działać w trybie BYOD, a w ostatniej wersji Famoka dodaliśmy dedykowaną politykę, która pozwala na dostosowanie urządzeń działania w trybie COS-u, czyli takim dedykowanym trybie, w trybie, gdzie to urządzenie ma działać z jedną aplikacją, dedykowaną właśnie czy w salonach, w POS-ach, czy z naszym Famok Launcherem, gdzie są dostępne tylko i wyłącznie kilka dedykowanych aplikacji. No i teraz ten tryb COS-u można również włączyć przy integracji Famoka z Google Zero Touch. I tak naprawdę jest to odzwierciedlenie tych polityk w tym wizardzie, który teraz właśnie widzicie w animacji. Czyli mamy też te trzy tryby do wyboru. Co więcej, jeżeli już ktoś z Was korzysta z integracji Zero Touch, gdzie zakładam, że korzystaliście z tego podejścia w pełni zarządzanego urządzenia, to można wybrać pojedyncze urządzenia, które chcielibyście przetestować w trybie COS-u, bądź wydzielić daną pulę właśnie, żeby w tym trybie działało. Po to, żeby usprawnić ten typ rejestracji. I a propos trybu rejestracji, w poprzedniej wersji Famoka, w Famoku 5.10, rozdzieliliśmy wsparcie dla urządzeń z Androidem. Aktualnie jest rozwijane są funkcjonalności dla urządzeń z Androidem 8 i nowsze. Z tego też tytułu wprowadziliśmy tutaj małe usprawnienie w tym wizardzie, my to nazywamy SKM-ką, w konsoli Famoka, gdzie wyklikujemy, w jakim trybie urządzenie ma zostać dodane. Teraz możemy wybrać platformę urządzenia, które chcemy właśnie dodać do systemu, po to, aby odpowiednia wersja agenta została przypisana do tego urządzenia. Czyli mamy agenta dla Androidów 6.7 i druga Android 8 i wszystkie wyżej. Tutaj mówimy o trybie device owner, czyli tym w pełni zarządzane urządzenie. Idziemy dalej. To, co mówiłem na samym początku, to jest to wyświetlanie szczegółów konfiguracji urządzenia w konsoli Famoka. To jest taki mały krok na razie, ponieważ możemy z poziomu szczegółów danego urządzenia wyświetlić poszczególne parametry konfiguracji, które na takie urządzenie wysłaliśmy, została zaplikowana z polityki. I w tym akurat przykładzie, który widzicie na screenie, jest to konfiguracja tapety, czyli personalizacja urządzenia. Ale to samo tyczy się konfiguracji Wi-Fi, konfiguracji VPN-a, konfiguracji bezpieczeństwa. Te wszystkie parametry będzie można łatwo wyświetlić sobie per urządzenie. Dlaczego to jest mały krok? Ponieważ w kolejnych wersjach Famoka będziemy przynosić całą resztę konfiguracji, nie tylko właśnie ich podgląd, ale ich edycję, ich tworzenie, także będzie można już z tej ładnej konsoli praktycznie w pełni korzystać. A jeśli chodzi właśnie o kolejne takie usprawnienia dla administratorów, no to też w sumie idąc za waszym głosem, dodaliśmy dedykowaną ikonkę, dedykowaną akcję w szczegółach i generalnie na liście urządzeń. Można szybko uruchomić zdalny
zdalny pulpit, zdalny dostęp. Już nie trzeba tej ikonki, tej akcji szukać na liście, tylko ją wywołać z pierwszego planu. No dobra, lecimy dalej. Trochę się przenosimy teraz. Może nie z bezpośrednio z urządzeń na te dane, które tak naprawdę system FAMOC analizuje, a mianowicie chodzi o raporty, o ich generowanie. Tutaj zaszły pewne zmiany. Jedna z nich to jest to, że raz wygenerowany raport, on jest zapisywany i można w każdej chwili go sobie palić. Te wyniki właśnie, które w danym momencie wygenerowaliśmy. Pojawia się dedykowana ikonka. Nie wiem, czy widać mój wskaźnik, jest to tutaj na czerwono zaznaczona taka strzałeczka w takim prostokącie. Także pozwala to wyświetlić ostatnio wygenerowany dany raport. A kolejne usprawnienie to jest trochę zmiana mechanizmu generowania raportów. Dotychczas raporty były i nadal są w sumie niektóre generowane w tym widoku, w którym akurat jesteście, macie otwartą konsolę. Czyli klikaliśmy generuj raport i on w tym momencie się generował. No ale z racji tego, że niektóre raporty wymagają przeanalizowania, przeorania dłużej, naprawdę dużej ilości danych, to wprowadziliśmy mechanizm generowania tych raportów w tle. Co to oznacza? To oznacza, że możecie kliknąć generuj raport i zacząć robić coś innego w FAMOC-u. Przejść na inną zakładkę, ten proces nie zostanie przerwany, on będzie wykonywany w tle. I po kilku sekundach, po kilku minutach, jak wrócicie do danej zakładki raportu, raport będzie gotowy do wyświetlenia, do pobrania. I to tyczy się na chwilę obecną raportu właśnie związanych z zainstalowanymi aplikacjami, z aplikacjami pogrupowanymi według pakietów. No i to jest jeszcze cała sekcja raportów z danych użytkowania. One na razie są generowane w tle, z czasem będziemy notowali kolejne, te, które rzeczywiście wymagają tego mechanizmu zaawansowanego. Idąc jeszcze tym tropem, gdzie mówimy o informacjach zbieranych z urządzenia, to tutaj usprawniliśmy pobieranie adresu MAC. O co chodziło? Chodziło o to, że w pewnym momencie Android, z którą jest wersją Androida, adres MAC był raportowany tak naprawdę na podstawie sieci Wi-Fi, do której jesteśmy aktualnie podłączeni, co generowało alerty, które mogły wprowadzać w błąd administratora, ponieważ w takim przypadku te adresy były po prostu zmienne. Wprowadziliśmy pobieranie takiego statycznego, fabrycznego adresu MAC urządzenia. Jest on wyświetlony jako jeden z głównych identyfikatorów urządzenia zaraz obok numeru e-mail i numeru seryjnego, a oprócz tego nadal można pobrać, jest pobierany adres MAC Wi-Fi, do której sieci, do której jesteśmy aktualnie przyłączeni. Dobra, przejdźmy sobie w stronę aplikacji. Kilka wersji FAMOC-a temu dodaliśmy coś takiego jak interwał synchronizacji pobierania informacji o aplikacji ze sklepu Google'a, z Google Play'a, czyli te aplikacje, które były w FAMOC-u dodane właśnie ze sklepu Google'a, można było ustawić interwał synchronizacji danych o danej aplikacji, którą mamy w FAMOC-u, czyli został dodany właśnie w ramach tej synchronizacji. Mamy aktualną informację o wersji, opisy aplikacji i teraz to samo dodaliśmy dla aplikacji, które są pobierane ze sklepu Apple'a, z App Store'a. Dlaczego? Ponieważ chodzi o to, żeby nie tylko administrator miał w konsoli aktualną informację o aplikacjach, które ma dodane ze sklepu, takiej właśnie wersja, właśnie te opisy, ale również pracownicy, którzy mają te same informacje w zarządzanym sklepie FAMOC-a. Także można to fajnie, łatwo ustawić w ustawieniach danej organizacji. Będąc coraz przy aplikacjach,
wyłączyliśmy możliwość edytowania czy usuwania aplikacji, które są stricte związane z działaniem Famoka. Takich jak Famok Launcher, jak aplikacje Zebry, które są widoczne. Teraz możecie ich nie widzieć, ponieważ żeby widzieć aplikacje dodatkowe Zebry, wymagana jest integracja z Zebra Lifeguard, czy aplikacja, dedykowana aplikacja StrongZone VPN, która jest elementem Famo VPN-a. Także te aplikacje, tych aplikacji nie będzie można już usunąć, edytować, no tylko po to, żeby ułatwić nie tylko nam, ale wam również pracę z Famokiem, aby przypadkiem usunięta taka aplikacja, żebyśmy nie musieli, żebyście nie musieli nas prosić o jej przywrócenie. Dobra, zmieniamy trochę tematykę. Z aplikacji przechodzimy do integracji z systemami u was w infrastrukturze. Dodaliśmy już takie natywne wsparcie fajne do informowania administratora o usuniętych użytkownikach z katalogu użytkowników w firmie, takich jak właśnie Active Directory czy OpenLDAP. O co chodzi? Chodzi o to, że to też prosiliście o nas, o jakieś takie sensowne rozwiązania od dłuższego czasu. Chodzi o to, żeby w Famoku była ta sama lista użytkowników, którą macie w centralnej bazie, właśnie w katalogu użytkowników. Dotychczas radziliśmy sobie w ten sposób, że tworzyliśmy dedykowane pola u was w AD, w Famoku i na tej podstawie oznaczaliśmy użytkowników. Teraz zrobiliśmy już fajny mechanizm, który natywny, który właśnie informuje, który przy synchronizacji Famoka z AD czy z LDAP-em otrzymujemy informację, że ten użytkownik już nie istnieje w katalogu użytkowników. I na tej podstawie zgadzamy alert i administrator może świadomie tego użytkownika danego usunąć z Famoka. Dlaczego świadomie? Ponieważ jakby mechanizmy w Famoku wymagają, aby każde urządzenie miało swojego właściciela. No i jeżeli taki użytkownik, który został poddany usunięciu, ma przypisane urządzenia, to te urządzenia trzeba albo usunąć, albo przypisać mu im nowego właściciela. Po takiej akcji można go spokojnie usunąć. Jeśli chodzi jeszcze o takie usprawnienia właśnie też administracyjne w konsoli, dodaliśmy możliwość zapisania najczęściej wykorzystywanych przez administratorów wyników wyszukiwania. O co chodzi? Jeżeli na przykład w zakładce urządzenia codziennie czy często szukamy urządzeń z daną wersją systemu operacyjnego bądź danych modeli, grup modeli urządzeń, to możemy takie wyszukiwanie łatwo zapisać. Jest to dostępne z poziomu z prawej strony konsoli, taka gwiazdka. Tam tworzymy listę takich właśnie zapisanych wyników wyszukiwania. I ten mechanizm jest dostępny właśnie dla zakładki urządzeń, użytkownicy i aplikacje. Z mniejszych usprawnień, z racji tego, że Android z wersją 11 zbliża się wielkimi krokami, a Google w Androidzie 11 zdeprecjonował zarządzanie w trybie tak zwanym HOPE, czyli w pełni zarządzane urządzenie, na którym jest dodatkowo aktywowany profil do pracy. Zostanie jakby to podejście, ten tryb zastąpiony rozszerzonym trybem BYOD, to my no, nie możemy czekać do ostatniej chwili, wykorzystujemy ten czas na przygotowanie, na obsługę tych sytuacji. Jeżeli już teraz jakimś sposobem będziecie w posiadaniu urządzeń z Androidem 11, będziecie chcieli je dodać do Famoka w trybie właśnie COPE, czyli w pełni zarządzanym z profilem do pracy, to ten profil do pracy nie zostanie utworzony. I to już jest jakby stworzona taka obsługa i po stronie serwera, i po stronie samego agenta, po stronie aplikacji Famok na telefonie.
Zrobiliśmy też troszkę porządków w polityce bezpieczeństwa, jeśli chodzi o takie fiszki jak debugowanie USB czy blokadę instalacji z danych źródeł. Musieliśmy trochę rozdzielić te funkcjonalności Androida od Windows 10 Mobile. Są to osobne fiszki. Tak, odpowiadając na pytanie, którego nie widzę, nie słyszę, nadal są klienci, którzy korzystają z urządzeń bazujących na Windows 10 Mobile. Dodaliśmy również małe, niewielkie usprawnienia, jeśli chodzi o czyszczenie urządzeń na zmianę karty SIM. Teraz ten proces jest rozpoczynany zaraz po tym, jak tę kartę zmienimy. Dotychczas było tak, że było wymagane jakby przeładowanie ekranu, włączenie, wyłączenie. To wynikało z obsługi jeszcze starszych urządzeń, gdzie trzeba było wyjąć kartę, wyjąć baterię, aby zmienić kartę SIM. Także teraz też fajnie szybko to działa na urządzeniach, gdzie jest możliwy tak zwany taki hot swap kart SIM. I chyba zbliżamy się do końca niestety nowych rzeczy. Dotarliśmy do części Q&A. Tak, tych pytań mamy trochę na czacie, więc może przeczytam ci, Michał, będzie nam sprawniej. Dobrze. A więc tak, lecąc od góry, pan Robert pyta, czy zostanie przywrócone dodawanie urządzenia za pomocą NFC? To jest tak, że to nie był nasz wymysł, to jest związane z samymi wymaganiami Google'a, z wymaganiami API, z którym nasz główny agent na Androida oczywiście, z którym musi być zgodny, a w pewnym momencie te uprawnienia po prostu zostały nam zabrane. Także mimo tego, że my byśmy bardzo chcieli, to chyba, że to się w samym systemie Android zmieni w polityce Google'a, to jak najbardziej tak. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy, więc następne pytanie. Pan Bartłomiej pyta, a co z pinem do kart SIM? Z pinem do kart SIM? Czekaj, sobie znajdę to pytanie. Restart pełni kona dodatkowo. Funkcja bezpiecznego uruchomienia nie pozwoli. Tak, restart, no, tak jak powiedziałem, ten restart jest też szczególnie pomocny w takich sytuacjach, gdzie te urządzenia nie mają takiej dedykowanej obsługi. Urządzenia, gdzie taki tablet na przykład jest w salonie sprzedaży, czy właśnie w takim posie, no one przeważnie nie są zabezpieczone. Tak, karty SIM, kodem PIN. Swoją drogą, kod PIN to nie jest zabezpieczenie tak naprawdę danych na urządzeniu. Także jak najbardziej się zgadzam, że tutaj rzeczywiście ten PIN będzie czasami, przepraszam, to uruchomienie ponowne urządzenia będzie wymagało interakcji użytkownika, chociażby po to, żeby wpisał ten kod PIN do karty SIM, jeżeli taki jest wymagany. Tutaj wracając jeszcze na chwilę do pytania o NFC, Adam dopytuje, czy zostały zebrane nam Famokowi, czy w ogóle usunięte z API? Zdeprecjonowane. Nie ma. Generalnie każda aplikacja w Google Playu musi spełnić odpowiednie tak zwane target SDK. Żeby być w pełni wspieranym na urządzeniach właśnie androidowych, no my musimy to target SDK podnosić, a w pewnym momencie w pewnym target SDK jakby te uprawnienia do NFC zostały zebrane. Ok, jasne, super. Kolejne pytanie, czy można sprawdzić za pomocą raportu wykorzystanie danych komórkowych? Tak, oczywiście. Jest dedykowany raport do tego. Oczywiście to też jest związane z dedykowanym modułem, który trzeba zainstalować na urządzeniu, żeby takie informacje były pobierane. Tyczy się to i urządzeń, danych wykorzystywanych po Wi-Fi, jak i właśnie danych komórkowych. Kolejne pytanie w takim razie. Mac fabryczny jest jeden w terminalu, czy dla każdego interfejsu jest inny Mac fabryczny? Nie, jest jeden stały, statyczny Mac fabryczny na urządzeniu.
Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby raportować go właśnie jako kolejny taki stały identyfikator. I kolejne pytanie, co z aplikacją Smart Switch? Aplikacja przestała działać w trybie MDM Device Owner, czy zostanie to naprawione w kolejnych aktualizacjach? To jest pytanie bardziej do producenta aplikacji Smart Switch, do Samsunga. Natomiast mogę powiedzieć, że w czerwcu bodajże, czy w lipcu została wydana nowa aplikacja Smart Switch, gdzie można za pomocą zarządzonego konta Google Play włączyć za pomocą dedykowanej właśnie konfiguracji, włączyć działanie tej aplikacji nawet właśnie na urządzeniach w trybie Device Owner. Wracając jeszcze tutaj do pytania o PIN do kart SIM, Adam pyta, czy FAMOC Manage wspiera zarządzanie PINem na Samsungach? Tak, jak najbardziej. No to jest jakby, to jest funkcjonalność, która jest dostępna od, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, od kilku lat. Na Samsungach możemy sterować tak naprawdę PINami do kart. FAMOC może nadawać nowy PIN, który nie jest, to jest dosyć istotna informacja, to dziękuję Adam za to pytanie, który nie jest wymagany do wpisania przez użytkownika na zarządzanym przez FAMOCa Samsungu. Jeżeli taką kartę wymienimy, włożymy do urządzenia, które jest niezarządzane przez FAMOCa, wtedy ten PIN jest wymagany. Jeżeli jest ta karta cały czas w urządzeniu zarządzanym, w urządzeniu Samsunga, to nie ma potrzeby wpisywania takiego kodu PIN. Widzę tutaj kolejne osoby piszą, także czekamy na pytania. PIN dotyczy tylko jednego slotu, pisze pan Bartłomiej. Dokładnie tak, tego głównego slotu. Slot drugi na urządzeniach Samsung można zablokować. I to dosyć prosty sposób, korzystając z aplikacji Samsung Knox Service Plugin, która jest dostępna w zarządzanym sklepie Google Play. Można ją skonfigurować i za pomocą właśnie konfiguracji zablokować drugi slot. Myślę, że na ten temat będziemy mogli zrobić osobny webinar, bo to jest bardzo ciekawy, szeroki temat. Generalnie się chodzi o aplikacje zarządzane kontem właśnie tym Google Play. I co można za pomocą nich osiągnąć, jakie są możliwości właśnie tego KSP. Także można jak najbardziej o tym pomyśleć w sumie. Tak, tutaj się pojawiły kolejne pytania odnośnie PIN-u. Czy odblokować też można, pyta pan Bartłomiej. Odblokować kartę SIM. Jeżeli tyczy się to karty SIM, to jak najbardziej tak. To jest to, co mówiłem, że jakby PIN, który jest nadany, zarządzany przez FAMOCa, jest używany po to, żeby właśnie odblokowywać w tak zwanym czasie rzeczywistym. Przy włączaniu urządzenia użytkownik tego nie widzi. Także tak, jak najbardziej. Zarządzanie właśnie tymi pinami do kart SIM na Samsungach pozwala odblokować to urządzenie bez wpisywania pinu przez użytkownika. Czy o to chodziło, panie Bartłomieju? Dobrze, w międzyczasie jeszcze mamy pytanie, czy pin jest zarządzany na poziomie grupy urządzeń, a nie pojedynczego urządzenia? To jest tak naprawdę zależne od wymagań organizacji. Może to być na poziomie jednego urządzenia, grupy wszystkich urządzeń. Jest to bardzo elastyczne. Generalnie każde urządzenie może mieć no jeden PIN, co jest generalnie słabo zalecane, aczkolwiek można też skorzystać z mechanizmu, który generuje losowe PINy i każde urządzenie ma swój własny, unikalny PIN. Może nie urządzenie, tylko karta SIM, o której mówimy. A wracając do tego odblokowania SIM, tutaj pan Bartłomiej pisze, że w urządzeniach mam dwie karty SIM i czy można odblokować obie karty jednocześnie? API Samsunga pozwala nam na zastosowanie właśnie tej funkcjonalności, o której mówiłem, zarządzania tym PINem na kartach w karcie w głównym slocie. W slocie numer 1.
Okej. Czy jeszcze jakieś pytania ktoś z Państwa ma? Poczekamy jeszcze chwilkę, może pytania się pojawią. Pewnie. Adam pyta o deprecjację KOS-u. Tryb KOS-u nie jest deprecjonowany. O właśnie, o właśnie, tryb KOP. Mhm. Tak, tryb KOP ma być zdeprecjonowany, jak wspominałem, w Androidzie 11. Nie będzie obsługiwany. Będzie to zastąpione rozszerzonym właśnie trybem BYOD. No polegać będzie na tym, że będzie można jakby, powiem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ z jednej strony nie będziemy mieli my jako system MDM, jako FAMOK do danych prywatnych użytkownika, takich jak prywatna książka adresowa, wiadomości tekstowe, zdjęcia i tak dalej, aplikacji, które są zainstalowane, a z drugiej strony będziemy mogli narzucić takie restrykcje bezpieczeństwa, nie tylko kod blokady, ale na przykład zablokowanie instalacji aplikacji z nieznanych źródeł, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa danych, które są przechowywane na tym urządzeniu. Mhm. Tutaj dalej Adam pyta, czy urządzenie BYOD będzie w trybie Device Owner. Nie. Device Owner jest z założenia takim trybem, który pozwala na pełne zarządzanie urządzeniem, do którego administrator, z racji tego, że ma pełne prawa, ma dostęp do wszystkiego, do każdego zakamarka, do każdego elementu w tym urządzeniu, nie tylko blokowanie modułów poszczególnych, jak Wi-Fi, Bluetooth, NFC, tryb samolotowy, blokada przywrócenia dostawień fabrycznych, ustawień sieciowych, czy definiowanie aplikacji, które mogą być zainstalowane na takim urządzeniu, bądź tworzenie białych, czarnych list. To jest device owner, który pozwala na wszystko. Jeśli chodzi o ten BYOD, no to będzie według Google taki tryb, który znacie, taki tryb BYOD, gdzie zarządzamy tylko kontenerem, my jako FAMOK, i nie tykamy w ogóle tej części prywatnej, i będzie rozszerzony tryb BYOD, który jest dedykowany dla urządzeń firmowych, a nadal się nazywa BYOD ze względu na prywatność, na to, żeby uszanować prywatność pracowników, mimo tego, że to jest służbowe urządzenie. Czyli od Androida 11 tylko KOS-u będzie z device ownerem. KOS-u, no i ten tryb główny, czyli COBO, czyli takie pełni zarządzane urządzenie. Tak jest. Co do zakresu możliwości tego rozszerzonego trybu BYOD, też będziemy o tym informować, ponieważ to też się zmienia w każdym tygodniu, z każdą betą, którą Google udostępnia. Także my też cały czas to poznajemy, także jak tylko to w miarę się ukształci, to będziemy Was informować, żeby to nie było niespodzianek na urządzeniach, którymi zarządzamy wspólnie. Mamy kolejne pytanie, co z limitami wrzucania APK na FAMOK? Czy zostanie on zwiększony? Generalnie on jest zmienny. Jeżeli tutaj mówimy o FAMOK Onsite, to możecie to zrobić sami. Jeżeli jest to FAMOK w chmurze, to najlepiej napisać na support. Jest to generalnie konfigurowalne. Mhm, tutaj pan Piotr już odpowiedział, że jeżeli chodzi o limit wielkości paczki, to można to zmienić. Tak, a to dziękuję również za pomoc. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania? Tutaj widzę, parę osób pisze. O, Adam mówi, że jest satysfakcja. Dobrze, super. Cieszymy się w takim razie. W razie czego, jak jakieś pytania się jeszcze pojawią po tym, jak zakończymy webinar, to zachęcam do pisania na nasz support.
support@famok.com, odwiedzenie naszego portalu dla partnerów i dla klientów support.famok.com. Tam można przejrzeć aktualną dokumentację, faki, zarejestrować się, przejrzeć swoje zgłoszenia, także jesteśmy dla Was. Tak, Adam mówi, że wiemy, gdzie Was szukać. No to dobrze, to najważniejsze. Tak jest. Dobrze, jeżeli na ten moment nie ma więcej pytań, to ja pozwolę sobie wtrącić jeszcze dwa zdania, korzystając z okazji. Przede wszystkim przygotowaliśmy dla Was ankietę. Jakbyś, Michał, mógł przerzucić slajd, poproszę. Pewnie, już. Przygotowaliśmy dla Was ankietę dotyczącą tych webinarów, właśnie takich webinarów jak dziś, dotyczących nowych wersji Famok Manage. I bylibyśmy bardzo wdzięczni za Wasze opinie. To jest krótka opinia, krótka ankieta, dosłownie trzy pytania. Która pomoże nam w dopasowaniu tych webinarów do Waszych potrzeb. Więc jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo prosimy o wypełnienie takiej ankiety. Ja już wysyłam na czacie link, ale też po zakończeniu webinara ankieta włączy się automatycznie. Więc będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie. I kolejny temat, tutaj też Michał, jakbyś mógł przerzucić slajd. Proszę bardzo, już jestem gotowy. Dziękuję bardzo. To jest nasza roadmapa, o której piszemy w każdym mailingu dotyczącym nowej wersji, ale chcielibyśmy Wam przypomnieć. Prowadzimy roadmapę w systemie Trello, którą uzupełniamy na bieżąco. Piszemy tam o tym, co się pojawia w nowych wersjach, co może się pojawić w następnych, jakie mamy pomysły. I to, co jest tam fajne, to to, że możemy głosować na wybrane funkcjonalności, na te, które Państwo chcieliby zobaczyć w najnowszych wersjach. Więc tutaj jest taki skrócony adres na slajdzie, ale już podsyłam Wam na czacie, także klikalny adres i adres możecie też znaleźć w każdym z naszych mailingów dotyczących wersji, także zachęcamy do sprawdzania roadmapy, żeby być na bieżąco. I ode mnie chyba to wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to poczekamy minutkę. O, już widzę, niektórzy dołączają do roadmapy. Super, bardzo nas to cieszy. Tak, chyba każde dołączenie do roadmapy musisz, Alicja, zatwierdzić, prawda? To jest dosyć istotne dla potencjalnych odbiorców. Nie, chyba nie, bo to jest link zapraszający i już widzę, że na przykład pan Robert dołączył, więc super. Nie muszę nic zatwierdzać, także super. Zachęcamy do korzystania. Super, wszystko działa. No to super. Jeżeli są jakieś pytania, to tak jak Michał wspomniał, jeżeli nie zdążyli Państwo zadać dzisiaj, to zapraszamy i na support@famok.com i na pre-sales i można bezpośrednio do Michała. Pewnie, jak najbardziej. Także w razie wątpliwości, tak jak Adam napisał, wiecie, gdzie nas szukać. Tak jest. Tak. Ja dziękuję również, Alicja, za zaproszenie mnie na dzisiejszy webinar. Mam nadzieję, że te treści zostały w miarę przejrzysty sposób Państwu przekazane. Dziękuję również za świetne pytania. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Tak, za miesiąc zapewne zaprosimy na kolejny webinar, już tak standardowo co miesiąc webinar o nowej wersji, także już teraz zapraszamy, zapewne się usłyszymy za miesiąc. Tak jest. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.